Dzień dobry. A to na śniadanie. To jest przekąska, której podobno boją się wszyscy gejdzini i w ogóle też inni turyści z zagranicy. Natomiast my całkiem już się przyjęliśmy do tego smaku i nawet to jeszcze się nam posmakowało. A to jest trochę jak z serem wyśmiałem. Też oczywiście na początku się wydaje dziwne i ta leśna z rzeczywiście początku wydaje się nie za bardzo smakowita, a potem się docenia smak i zapach. I bardzo się wydaje, co ten lepszy ser. No i znak to jest podobnie. Pokaż tutaj, to już wychodzi. Mieszałem to z musztardą i chyba z sosikiem jakimś takim da się. Jak widać, pięknie się ciągnie, pachnie trochę dziwnie. Wysikata. No dobra. Jest to ostry posmak na tę musztardę. Ale przez musztardą czy bez? No, no musztardy nie przytłumia, tu nie przytłumia, bo jest gorzkie. Ale cały czas czuję ten zapach, więc... Ciekawsze. Gorsze są te nitki, bo są wszędzie. Potem mieć brodę. Tak wygląda tu nawet. Wszędzie są nitki. Jest bardzo zdrowe. Podobno. Tak a propos tego. Jeszcze mino kwasy, białko. Z fermentacji tam się wytwarza bardzo dużo składników odżywczych. Trzeba uważać, żeby się nie popaprać tylko tymi niteczkami. Tyle byłoby w kontekście tego, że gejdzini nie jedzą na to. Bardzo dobre. W ogóle tutaj tak na to jest serwowane właśnie z dodatkowym musztardem, z susikiem. Można sobie polać. I przykryta. Się jest? A nie wiem. Przykryta folijką. Tak żeby tutaj było świeżutko wszystko, nic się. Muchy nie latały. Nie, tutaj nie ma, ale żeby. O, tak się ciągnął ten. No dobra, no to ja zcinam swoją porcję, a wam życzę smacznego przy waszym śniadaniu.